I od tego zawsze jak jest gdzieś mowa o Lemie, to, to pytają, to zawsze mnie pytają o tego o Lemę. No i tak wychodzi jakoś, że zawsze jestem skazany na Lema, chociaż od wielu lat już się Lemem specjalnie nie zajmuję. No ale może mi się uda powiedzieć dzisiaj o Lemie coś, czego nie słyszeli Państwo od innych, bo na temat Lema różni inni się też wypowiadali. Mnie zawsze interesuje w pomysłach różnych filozofów nie tyle to, co oni sami powiedzieli na te tematy, na które się wypowiadali, co jakieś konsekwencje tego, tych wypowiedzi, to znaczy to, jaką naukę możemy wyciągnąć z tego, co oni powiedzieli. Także mniej będę mówił o tym, co sam mówił na temat prawdopodobieństwa i prawidłowości, a bardziej będę starał się powiedzieć o tym, co z tego, co on na te tematy mówił, można sobie dopowiedzieć, tak, i wyjaśnić jakieś różne nieporozumienia, które na temat tych pojęć panują. Zacznę od pojęcia prawdopodobieństwa, które właśnie jest pojęciem bardzo powszechnie używanym, a nie zawsze dobrze rozumianym. Często na temat tego pojęcia panują różne nieporozumienia, a Lem akurat bardzo dobrze rozumiał to pojęcie, jak zresztą bardzo wiele innych, bo Lem był umysłem niezwykłym, w każdym razie rozumiał dużo więcej niż inni. I jednym z takich najbardziej pasjonujących utworów Lema, w którym jest mowa o prawdopodobieństwie, jest taka niby recenzja w wielkości urojonej pod tytułem De impossibilitate vitae, de impossibilitate prognoscendi, tak, w której Lem dowodzi, że nic nie jest możliwe. Nic nie jest możliwe, to znaczy ani powstanie niczego nie jest możliwe, ani nie jest możliwe przewidywanie czegokolwiek. No właśnie przed dzisiejszym spotkaniem tutaj pan z radia chyba tak pytał mnie, pytał mnie, jak to jest, że Lem tyle rzeczy przewidział, tak? No więc Lem dokonał tego, co sam uważał za niemożliwe. Tak? Niemożliwe w takim sensie, że prawdopodobieństwo przewidzenia czegoś, czy prawdopodobieństwo ziszczenia się jakiegoś wydarzenia wynosi zero. Jakiegokolwiek zdarzenia. Tak, tak. No więc zero, jeżeli prawdopodobieństwo wynosi zero, to według takiego potocznego rozumienia pojęcia prawdopodobieństwa znaczy, że wydarzenie o prawdopodobieństwie zero jest niemożliwe. Tym niemożliwym wydarzeniem było u Lema pojawienie się na świat, czy przyjście na świat niejakiego Cezarego Kuska. Tak, opowiadanie mówi o tym, że Cezary Kuska był synem znanego wiedeńskiego chirurga i do jego powstania przyczyniło się pewne błahe wydarzenie z kariery zawodowej tego chirurga, mianowicie w trakcie operacji, którą przeprowadzał, jego asystentka, pielęgniarka, podała mu bardzo niezgrabnie skalpel. I to go tak wnerwiło, że on tę pielęgniarkę zrugał. Ale jak wrócił do domu, to zrobiło mu się przykro z tego powodu, że ją tak zrugał. A zrobiło mu się przykro dlatego, że w uśmiechu tej pielęgniarki dojrzał coś przypominającego uśmiech Mony Lizy.
No więc następnego dnia ów chirurg przyszedł z bukietem kwiatów przeprosić pielęgniarki i tak od słowa do słowa na świat przyszedł Cezary Kuska. I teraz powstaje pytanie na temat prawdopodobieństwa tego całego splotu wydarzeń. Jakie było prawdopodobieństwo tego, że pielęgniarka poda chirurgowi skalpel niezgrany? Bardzo nieduże. A jeszcze, że to niezgrabne podanie skalpela powoduje, że chirurg pielęgniarkę zruga. Też nieznaczne. A prawdopodobieństwo łącznego zajścia tych zdarzeń jest równe iloczynowi tych prawdopodobieństw. Iloczyn małych liczb jest mniejszy jeszcze. Jakie jest prawdopodobieństwo, że chirurgowi z tego powodu się zrobi przykro? Nie tylko, że druga, ale jeszcze mu się zrobił przykro. A jeszcze zrobiło mu się przykro, a jeszcze postanowił przeprosić. No i tak dalej, i tak dalej. Cały ten splot wydarzeń, który doprowadził do przyjścia na świat Cezarego Kuski, jest bardzo mało prawdopodobny. Ale teraz jeszcze, jeśli do tego doliczyć splot różnych wydarzeń, który doprowadził do jakiejś takiej kombinacji genów, dzięki której owa pielęgniarka miała uśmiech przypominający uśmiech Mony Lizy. No i cały ten splot wydarzeń prowadzący do tego, że ten ojciec Cezarego Kuski został uznanym chirurgiem. Ten Lem tropi historię tego przypadku aż do czasów prehistorycznych, w których gdzieś stado mamutów, gdzieś w Azji Środkowej, najadło się eukaliptusa, co spowodowało rozstrój żołądka tychże mamutów i uruchomiło cały ten proces, na końcu którego Cezary Kuska przychodzi na świat. No i wychodzi ze wszystkich rachunków, że to wydarzenie było zupełnie nieprawdopodobne, a jednak to zaszło. I to, proszę Państwa, wydaje się opowiadanie zupełnie żartobliwe. Ale ono całkiem serio odsłania różne aspekty pojęcia prawdopodobieństwa, a jednocześnie demaskuje różne nieporozumienia na temat pojęcia prawdopodobieństwa, jakie panują nie tylko wśród prostego ludu, ale również wśród wytrawnych filozofów, którzy to pojęcie prawdopodobieństwa używają często bardzo niefrasobliwie. Otóż, stąd, że prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia jest równe zero, nie wynika wcale, że jest ono niemożliwe. Wynika to tylko przy pewnych dodatkowych założeniach, takie jakie się zazwyczaj czyni w szkolnym rachunku prawdopodobieństwa, to znaczy w tym rachunku prawdopodobieństwa, którego uczą się uczniowie liceum. Dlatego, że w takim szkolnym rachunku prawdopodobieństwa rozważa się takie tak zwane przestrzenie prawdopodobieństwa, których liczba możliwych zdarzeń jest skończona. I w najprostszych modelach przyjmuje się, że rozkład prawdopodobieństwa w takich przestrzeniach jest równomierny, to znaczy każde zdarzenie elementarne jest równoprawdopodobne. No, czyli w takich standardowych zadaniach szkolnych, których się liczy, co może wypaść, jeśli się rzuca kostką, tak, to zakłada się, że prawdopodobieństwo każdego wyniku rzutu kostką jest równe 1/6. Tak, to jest 6 możliwości, prawdopodobieństwa są jednakowe. To jest taka standardowa znana prawdopodobieństwa. Ale proszę Państwa, proszę się zastanowić, co dzieje się z prawdopodobieństwem, jeżeli przestrzeń prawdopodobieństwa składa się nie z 6 zdarzeń, możliwych zdarzeń, tak jak rzucie kostką, tylko składa się z nieskończenie wielu zdarzeń. To znaczy na przykład, jeżeli losujemy spośród liczb, dajmy na to, nie tylko liczb, a na dodatek nie liczb naturalnych, tylko na przykład liczb rzeczywistych, czyli możemy wylosować 1,17, możemy wylosować liczbę pi, prawda, możemy
jakąś tam liczbę, która ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne, prawda? Tych losów jest nieskończenie wiele. Jeżeli jest ich nieskończenie wiele i rozkład prawdopodobieństwa jest równomierny, to prawdopodobieństwo żadnego pojedynczego zdarzenia nie może być dodatnie. No bo jakakolwiek liczba dodatnia pomnożona przez nieskończoność musi dać nieskończoność, a prawdopodobieństwo nie może być większe od 1. W związku z tym w takim modelu prawdopodobieństwo losowania jakiejś konkretnej liczby jest 0. Prawdopodobieństwo trafienia w środek tarczy do celu jest równe 0. Sam środek. Dlaczego? No dlatego, że środek to jest punkt, jeden z nieskończenie wielu punktów na tarczy. Jakikolwiek rozkład prawdopodobieństwa, trafienie w pojedynczy punkt jest na prawdopodobieństwo. Niezerowe prawdopodobieństwo może mieć tylko trafienie w jakiś obszar. Tak, bo możemy przyjąć na przykład taki model, że prawdopodobieństwo trafienia w jakiś obszar jest równy na przykład, mówię model, jeden z wielu możliwych, jest równy na przykład stosunkowi pola tego wycinka, który mamy trafić do całego obszaru. Tak. Ale punkt ma pole równe 0. Prawdopodobieństwo tego, że dzisiejszy wykład zacznie się o godzinie 18 równo jest równe 0. Tak. No ale żadne z tych zdarzeń, których prawdopodobieństwo jest równe 0, nie jest niemożliwe. Także tutaj mamy taki jeden paradoks związany z pojęciem prawdopodobieństwa. Dodatkowo, proszę Państwa, paradoks jeszcze polega na tym, z czego nie zawsze sobie zdajemy sprawę, operując tym prawdopodobieństwem, że rozkład prawdopodobieństwa, że kiedy przyjmujemy, że rozkład prawdopodobieństwa jest równomierny, czyli że prawdopodobieństwo każdego wyniku rzutu kostką jest równe 1/6, to przyjmujemy tak z jednego tylko powodu. Mianowicie z takiego, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że któryś wynik jest uprzywilejowany, któryś z możliwych wyników jest uprzywilejowany w stosunku do wyników. Ale, proszę Państwa, to nie jest wymóg samego rachunku prawdopodobieństwa. To jest to kwestia pewnego modelu. Rozkład prawdopodobieństwa, jaki można przyjąć prawidłowo pod względem matematycznym, może być zupełnie dowolny z jednym tylko warunkiem, mianowicie, żeby suma wszystkich prawdopodobieństw, wszystkich zdarzeń wykluczających się wzajemnie, sumy wszystkich zdarzeń wykluczających się wzajemnie był równy 1. Było równe 1. A więc może być ten rozkład prawdopodobieństwa najrozmaitszy. Matematyka nie przesądza o tym, jaki on powinien być. Powinien być tylko taki, żeby suma prawdopodobieństw wykluczających się, wszystkich wykluczających się zdarzeń, parametrów wykluczających się zdarzeń, była najlepsza. Tymczasem filozofowie często używają tego pojęcia prawdopodobieństwa w sposób taki, jak gdyby prawdopodobieństwo było czymś danym od Boga i czymś takim, na podstawie którego można wnioskować, na przykład, że jeżeli coś jest mało prawdopodobne, to z pewnością za tym czymś kryje się jakiś zamysł czy jakaś tajemnica. W ten sposób ci filozofowie, którzy tak uważają, czy prowadzą tego typu rozumowania, popełniają błąd mniej więcej tego typu, jak pokerzyści, którzy uważają, że jeśli ich przeciwnik dostał 3 razy z rzędu pokera, to na pewno oszukuje. Może oszukuje, ale nie na pewno. Tak, bo
prawdopodobieństwo dostania 3 razy z rzędu pokera jest nieduże, ale to nie znaczy, że jest to zdarzenie wykluczone. Prawdopodobieństwo trafienia 6 w totolotku, tej kumulacji, prawda, dzisiejszej, prawda, jest 1 na 13 milionów, a jednak sądzę, że sporo z obecnych tutaj wierzy, że właśnie im się trafi. Czyli chociaż prawdopodobieństwo, także to, że prawdopodobieństwo jest niesłychanie małe, nic nie mówi na temat tego, czy zdarzenie o tym małym prawdopodobieństwie się zdarzy, czy się nie zdarzy. Może się zdarzyć. Jeśli się zdarzy, to niekoniecznie kryją się za tym jakieś tajemnicze siły. Niekoniecznie kryje się za tym jakieś oszustwo. Tymczasem filozofowie niektórzy rozumują, jakby tak musiało być. Jak powiem przykład takich rozmów. Na przykład niektórzy filozofowie utrzymują tak zwaną zasadę antropiczną. Zasada antropiczna głosi, że wszechświat jest tak urządzony, żeby się pojawił na nim człowiek. Po to został urządzony. Dlaczego? Rozumowanie jest takie, że prawdopodobieństwo tego, żeby ewolucja kosmosu przebiegała w taki sposób, żeby w jakimś zakątku kosmosu powstało życie i to jeszcze w takiej postaci jak na Ziemi, i to jeszcze w takiej postaci, której doprowadziło do powstania gatunku ludzkiego jako tako rozgarniętego, to jest niesłychanie mały, dlatego że wystarczy, żeby jakakolwiek stała fizyczna byłaby ciut mniejsza, a już z tego wielkiego wybuchu by się nie udało doprowadzić do kosmosu, do takiej postaci, jaka jest życie w niej. A więc jeżeli to jest tak mało prawdopodobne, to coś w tym jest. Ale jednocześnie ci sami filozofowie nie zwracają uwagi na to, że każdy inny scenariusz ewolucji kosmosu jest równie mało prawdopodobny. Tak jak przyjście na świat Cezarego Kuski było nieprawdopodobne, to tak samo nieprawdopodobne jest przyjście na świat każdego z nas. Albo przyjście na świat zamiast Cezarego Kuski kogoś innego. Więc, czyli gdyby wystąpiło zamiast, czy gdyby zamiast Cezarego, przyjścia na świat Cezarego Kuski wydarzyło się coś innego, to to coś innego byłoby równie nieprawdopodobne i w związku z tym, gdyby podejrzewać, że w tym przyjściu na świat Cezarego Kuski tkwił jakiś z góry powzięty zamysł, to trzeba byłoby przyznać, że w tym innym przypadku też musiałby za tym czymś innym, tym alternatywnym przypadku też kryć jakiś z góry powzięty zamysł. No, czyli innymi słowy, jeżeli podejrzewać, że w tym, że powstało życie ludzkie w kosmosie, tkwi jakiś ukryty zamysł, to idąc tym tokiem rozumowania trzeba byłoby powiedzieć, że gdyby zamiast tego zdarzyło się cokolwiek innego, to też tkwiłby w tym jakiś z góry powzięty zamysł. Także rozumowanie się kupy nie trzyma. To znaczy, ja nie chcę w żaden sposób, mówiąc o tym, nie chcę w żaden sposób urazić tych, którzy wierzą, że w to, że taki zamysł rzeczywiście był, tak, bo i nawet przypisują ten zamysł całkiem konkretnej osobie znanej z księgi, prawda? Ale czym innym jest wiara w zamysł, tak, a czym innym jest próba dowodzenia, że taki zamysł był za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. To znaczy, rachunek prawdopodobieństwa nie ma się nijak do tej wiary. To znaczy, w żaden sposób nie przemawia na korzyść tej wiary, ani na niekorzyść wiary. I o tym filozofowie powinni pamiętać. Tymczasem właśnie tego typu rozumowania
są dosyć nagminne. Czy na przykład no, w śmielszej teorii na temat zamysłu niż śmielszej od zasady antropicznej, tak zwanej teorii inteligentnego projektu, mówi się, że prawdopodobieństwo, żeby gatunki powstały na drodze ewolucji, jest tak niesłychanie małe, że raczej należy uważać, że, czy jest bardziej prawdopodobne, że powstały w wyniku jakiegoś projektu. No, może powstały, może tak, może nie, ale chodzi o to, że nie widać żadnego powodu, ażeby uważać, żeby świat taki, jaki jest, żeby prawdopodobieństwo powstania świata takiego, jaki jest, z powodu jakiegoś z góry powziętego projektu, było większe niż prawdopodobieństwo powstania tego świata w następstwie czysto przypadkowej gry mutacji i selekcji, jak o tym mówi teoria ewolucji. Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że projektów różnych też mogłoby być bardzo wiele. Prawda? I teraz pytanie jest, dlaczego ten projekt, który się, czy ten domniemany projekt, który akurat się ziścił, był bardziej prawdopodobny od jakiegoś innego projektu, który się nie ziścił. Skądinąd Lem ten temat projektu stworzenia świata podejmował wielokrotnie w swojej twórczości i właśnie podejmował go, pokazując, że możliwe są różne projekty. Czyli w bajkach robotów mamy projektantów Trulla i Krapaucjusza, którzy projektują różne możliwe światy. Trull projektuje kontemplator bytu szczęsny, tak? W takim opowiadaniu na Kubyszczę. Mianowicie próbuje skonstruować świat, w którym panowałoby samo szczęście. Nie tak jak w naszym świecie, gdzie tam trochę ludzie są szczęśliwi, trochę nieszczęśliwi. Polacy w zasadzie są nieszczęśliwi. Także tak. I chodziło o to, żeby stworzyć taki świat, który jest akurat szczęśliwy. No i Trull obmyśla tam jakiś świat, a Klapaus już mu pokazuje, że ten świat wcale nie jest taki, jak on sobie wyobraża, że co to za szczęście. Więc Trull poprawia ten projekt, znowu okazuje się, że nie to. No i w każdym razie tych projektów Trulla tam było bardzo wiele. Czy takie inne opowiadanie, w którym też jest mowa o projekcie, jest takie opowiadanie, którego bohater, główny bohater się nazywa Korkoran, tak, i w którym on tworzy też jakieś światy, a właściwie osoby z programów komputerowych. Tak. No i tym osobom coś tam się przydarza, czyli właściwie razem z osobą stwarza cały świat, każdy z tych osób, czyli stwarza rozmaite światy. I teraz dlaczego jeden z nich miałby być bardziej prawdopodobny od drugiego? No to też nie wiadomo. Dlaczego miałoby się cokolwiek wnioskować z prawdopodobieństwa na temat tego, co domaga się wyjaśnienia przez odwołanie się do jakichś ukrytych przyczyn, a co już się nie domaga takiego wyjaśnienia z powodu jakichś ukrytych przyczyn. Jeśli ktoś wygra w totolotka, to raczej mówi, że miał szczęście, prawda, nie to, że jakieś ukryte przyczyny zadziałały, że to właśnie on wygrał w totolotka. Bo prawdopodobieństwo, jeżeli prawdopodobieństwo wygrania w totolotka jest 1 na 13 milionów, to wśród 13 milionów różnych losów każdy ma jednakową szansę. I to, że akurat ten patent nie jest
to, że akurat, że jakiś wynik pewnie jest ani trochę bardziej dziwny, czy bardziej wymagający wyjaśnienia od tego, że padł jakiś inny. Także taką naukę można wyciągnąć z tego, co Lem pisał o prawdopodobieństwie. Także prawdopodobieństwo nie jest pojęciem tak wyjaśniającym, jak mogłoby się wydawać. I teraz, skoro Lem tyle pisze o tym, że różne zdarzenia są mało prawdopodobne, że mogło się zdarzyć to, lub mogło się zdarzyć tamto, to można by odnieść takie wrażenie, że właściwie wszystko jest przypadkowe. A okazuje się, że nie. Że z tych prawdopodobieństw może się układać coś, co jakiś ogólny wzorzec, który już przypadkowy nie jest. Generalnie rzecz biorąc, myślenie Lema układa się trochę na wzór ewolucjonistyczny. To znaczy, Lem był bardzo zafascynowany teorią ewolucji i dlatego pisał z jednej strony dużo o prawdopodobieństwie i przypadku, bo standardowy model ewolucji biologicznej głosi, że ewolucja postępuje w wyniku przypadkowych mutacji, a następnie selekcji ze strony środowiska. I przy czym trzeba powiedzieć, dodać tutaj jeszcze jedno, że Lem tutaj, myślenie Lema, takie ewolucjonistyczne myślenie Lema nie jest takim czysto odtwórczym, bo według moich znajomych profesorów, biologów, Lem dużo głębiej rozumiał teorię ewolucji w latach 60. czy 70. niż biologowie. To my dzisiaj rozumiemy teorię ewolucji biologii tyle, ile Lem rozumiał to wiele lat wcześniej. Także właściwie można powiedzieć, że Lem wpłynął jakoś na pojmowanie teorii ewolucji. I to właśnie, z jednej strony w ewolucji mamy ten czynnik przypadkowych mutacji, ale z drugiej strony czynnik selekcji. Ten czynnik selekcji wprowadza pewien ład i pewną prawidłowość. I te prawidłowości były takim drugim ważnym zainteresowaniem ze strony Lema. Objawia się to u Lema, w każdym razie ja się dopatruję tego u Lema głównie w jego rozważaniach dotyczących rozwoju kultury. Otóż ewolucjonizm Lema przejawia się między innymi w tym, że on te schematy teorii ewolucji stosuje w bardzo różnych kontekstach, w bardzo wielu zagadnieniach, i w szczególności jego pasjonowało bardzo zjawisko kultury. Pewnie dlatego, że sam był twórcą kultury, a był też twórcą kultury nietypowym, dlatego, że był twórcą kultury, który posiadał ogromną samowiedzę. To znaczy, on był świadomym twórcą kultury. Twórcą kultury, który rozumiał swoją misję kulturotwórczą i świadomie starał się ją spełnić. Tak? Był pisarzem takim autorefleksyjnym. Nie tylko tworzył, ale też rozmyślał o swoim tworzeniu i stawiał sobie pewne cele i miał pewną teorię normatywną literatury. To jest osobny temat, ogromny, bardzo wielki.
No i właśnie między innymi rozmyślał o kulturze i jedną z jego takich bardzo wnikliwych myśli na temat kultury, też myślę, że bardzo pouczających, jest, że kultury nie da się kształtować zupełnie dowolnie. Kultura stanowi pewien system i każda interwencja w kulturę, czyli jakaś każda zmiana powoduje jakiś, uruchamia jakiś proces w kierunku rekompensaty tego, co, do czego utraty ta zmiana doprowadziła. Czasem rekompensaty, a czasem czegoś innego, czasem straty pod jakimś innym względem. Przepraszam, nie wyłączyłem. Mianowicie jedna z takich bardzo pouczających opowiadań Lema, to nie pamiętam, czy to było w Róży Doskonałej, czy Wielkości Urojonej, było takie opowiadanie o grupie zbrodniarzy hitlerowskich, którzy znaleźli sobie azyl gdzieś w Puszczy Amazonii i tam sobie stworzyli swoje mini państwo, kompletnie izolowane od reszty świata, unikając na sposób procesu norymberskiego i jakichś tam niemiłych konsekwencji. I tam w izolacji od całej reszty świata prowadzą sobie życie dosyć beztroskie, bo w tej puszczy znajdują wszystkie środki, które są potrzebne do utrzymania. Czyli nie mają żadnych trosk bytowych. I teraz okazuje się, że właśnie w tym opowiadaniu Lema jest mowa o tym, że skoro nie ma trosk bytowych i ludzie nie mają o co walczyć, to sobie wymyślają o co walczyć. Ludziom jest potrzebna, jest niezbędna konkurencja. I w tym państwie, w takim, ludzie zaczynają walczyć o symboliczne gesty. O przysłowiowy uścisk dłoni prezesa. I prowadzą między sobą rozmaite gry i intrygi zmierzające do tego, żeby ktoś do kogoś się uśmiechnął albo nie uśmiechnął. I jest to przedmiotem wielkich emocji. I źródłem uniesień i tragedii. Zmarszczenie brwi, które zaczynić, może być powodem do samobójstwa. Także, czy może nie do samobójstwa, w każdym razie jest wielką tragedią. W innym opowiadaniu występuje taki motyw, że z powodu jakiejś katastrofy ekologicznej została w atmosferze rozplana jakaś substancja, która odbiera ludziom popęd seksualny. I okazuje się, że to jest katastrofa dla kultury. Bo, proszę Państwa, cała literatura jest o seksie. Tak? Nie wiem, czy kiedyś Państwo się nad tym zastanawiali. Bo ja się nad tym zastanawiam. Znaczy, ja to zauważyłem jako 16-latek. Mianowicie, jako 16-latek miałem taki pomysł kiedyś, żeby sobie przeczytać po raz drugi wszystkie swoje ulubione książki dzieciństwa. Znaczy te wszystkie baśnie, tam Kubusie Puchatki, ten Alinko Kubusie Puchatki, no wszystko tam jak leci, Piotruś Pan, tak, no to wszystko.
Bardzo mnie to zdziwiło, że z tej całej literatury, którą kiedyś bardzo lubiłem jako dziecko, najbardziej mi się podoba, jako 16-latkowi, podobały mi się baśnie Andersena. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego baśnie Andersena mi się podobają bardziej niż Piotruś Pan, czy tam jakieś inne rzeczy, za którymi kiedyś przepadałem. I właśnie doszedłem do wniosku, że dlatego, że ta literatura dziecięca przeważnie jest kompletnie wykastrowana. Tam nie ma seksu. Nic w ogóle. Z wyjątkiem Andersena. Andersen ocieka seksem. I cała... On jest taki zawalowany, no ale o czym jest Królowa Śniegu? O fascynacji Kaja zimną pięknością. I wielkiej namiętności Gerdy. Także u Andersena są te namiętności, których nie ma w innej literaturze dziecięcej. Więc teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy ludzie przestają czuć popęd seksualny. Cała literatura jest nieważna. Jest o niczym. Cała kultura jest o niczym. No i Lem wymyślił, że w takiej sytuacji, żeby kultura musiała się, mogła się dalej rozwijać, ale u niego musi się rozwijać, dlatego że kultura decyduje w ogóle o tożsamości gatunkowej człowieka. To znaczy człowiek jest człowiekiem dlatego, że tworzy kulturę. I wymyślił, że w takiej sytuacji musi się pojawić jakiś element w kulturze, który zastąpi seks. Tak? No i w tym opowiadaniu Lema seks zostaje zastąpiony przez obrzask. Powstają, prawda, coraz bardziej wymyślne przepisy kucharskie, pomysły na najbardziej wszeteczne spożywanie posiłków. No i tak dalej. No, nie mam tego talentu, jaki miał Lem, żeby opisać całą otoczkę tego, ale w każdym razie pokazuje, że jeżeli jedna namiętność wygasa, to musi się pojawić jakaś inna, człowiek potrzebuje. Ale też z drugiej strony namiętności chodzą też parami. W niektórych utworach Lema jest taki motyw unikania zła przez techniczne uniemożliwienie ludziom popełniania niegodziwości. W każdym razie aktów agresji. Tak? Na przykład w Powrocie z Gwiazd jest ten most w wizji lokalnej. Więc w Powrocie z Gwiazd okazuje się, że w społeczeństwie, w którym ludzie zostają tam jakimś środkiem chemicznym pozbawieni od ruchów agresywnych, są jednocześnie pozbawieni też odwagi, skłonności do ryzyka i namiętności. Tak jak pisał Baudelaire w jednym wierszu, że gdyby mnie opuściły moje diabły, razem z nimi opuściłyby mnie moje anioły. Czyli są konsekwencje. W wizji lokalnej ten sam motyw jest troszkę inaczej zrealizowany, mianowicie tam dzięki też techniczne uniemożliwienie aktów agresji wywołuje reakcję w postaci powstania
grup przestępczych, które usiłują przechytrzyć ten środek technologiczny, który uniemożliwia dokonywanie agresji. Tylko po to, żeby przechytrzyć. Nie dlatego, że oni akurat są agresywni, tylko że nie chcą nie móc być agresywni. Także w każdym razie u Lema jest takie, właśnie znajdujemy takie głębokie myślenie o kulturze jako o pewnym systemie, z którego nie można sobie tak wybierać. Bo jeśli naruszy się system z jednej strony, to albo się naruszy przy okazji coś innego, albo musi powstać jakaś rekompensata. I myślę, że to też jest ważna nauka dla ludzi, którzy często fascynują się obcymi kulturami z powodów nie czysto poznawczych, tylko z tego powodu, że są jakoś może zniechęceni do własnej kultury i wydaje im się, że ich kultura jest jakaś atrakcyjniejsza, a więc na przykład może by tu zostać buddystą, albo może hinduistą, prawda, że to może być jakieś lepsze. No, tylko że pytanie jest, jakie są szanse na to, żeby zostać buddystą w Polsce. No bo można zostać im tylko na takiej zasadzie, że się odrzuci jakąś część dzieciństwa kulturowego własnego, przyjmując na to miejsce jakąś część dziedzictwa obcego, no bo nie całe dziedzictwo obce nie jest w stanie się tak dobrze wykształcić w tej, tak dobrze poznać tą obcą kulturę, żeby przyjąć całe dziedzictwo, a w dodatku jeszcze ją dobrze zrozumieć, nie nakładając na obcą kulturę jakiś klisz z własnego dziedzictwa kulturowego. Znaczy nie jest możliwe przejęcie. Więc ludzie często ulegają takiemu złudzeniu, że tu sobie wybiorą, prawda, z tej kultury to i to, z tamtej kultury to i tamto i coś z tego powstanie ciekawego. Żeby coś ciekawego powstaje. Może, aczkolwiek może powstać pod warunkiem właśnie, jeśli się nie ulega takiemu złudzeniu, że można po prostu zastąpić jakieś elementy kultury jakimiś innymi w sposób zupełnie dowolny. Bo z drugiej strony mam przykłady ludzi wielu kultur, to znaczy ludzi, którzy się urodzili w jednym miejscu, później gdzieś tam emigrowali, tak, byli twórcami wielkimi, tak, i z takich przykładów najbliższych nam, to może być na przykład Konrad Korzeniowski, który jest człowiekiem dwóch kultur, tak? I coś z tego ciekawego powstało, tak? Ale on pewnie nie wyobrażał sobie, że zastąpi jedną kulturę drugą, tylko wytworzył sobie jakiś własny zlepek kultury, stworzył jakiś system. W każdym razie w tej takiej grze różnych przypadków, czy już przypadkowych mutacji, nie każda mutacja współistnieje z każdą mutacją, musi być jakiś system. I tutaj znowu na koniec chciałbym wrócić do kategorii przypadków. Bo jeżeli kultura musi tworzyć jakiś system, także jakaś kultura zarówno w sensie dziedzictwa wspólnego jakiejś grupie ludzi, ale również w węższym sensie, dlatego że można mówić nie tylko o kulturze europejskiej, kulturze polskiej, ale można mówić o kulturze rodzinnej danej,
zobaczymy o kulturze naszego Instytutu, tak, która się różni od kultury, powiedzmy, Instytutu Filozofii w Katowicach. Tak? I kultura wreszcie każdego człowieka z osobna. Prawda? To są wszystko pewne systemy kulturowe. Więc te systemy nie mogą być kształtowane zupełnie dowolnie, bo one właśnie muszą tworzyć pewien system. To poszczególne elementy są współzależne od siebie. To ta myśl wydaje mi się doskonale nadawać się do zderzenia z inną myślą na temat przypadku, którą wyprodukował inny z naszych wielkich twórców kultury, mianowicie Kieślowski. Nakręcił kiedyś taki film pod tytułem Przypadek z Bogusławem Lindowym głównej. Motyw tam jest taki, znaczy ten film opowiada o trzech scenariuszach życia głównego bohatera. Każdy zaczyna się od takiego zdarzenia polegającego na tym, że główny bohater biegnie za pociągiem, żeby do niego skoczyć. Tak? I teraz powstają trzy warianty. Raz mu się udaje skoczyć, raz mu się nie udaje skoczyć, tam za trzecim razem jeszcze coś innego. Wskutek tego poznaje raz takich ludzi, raz poznaje jakichś innych ludzi, kiedy indziej poznaje jakichś innych ludzi. I są trzy scenariusze, w którym ten sam Linda w jednym z tych scenariuszy jest działaczem PZPR-owskim, młodzieżowym, w innym jest działaczem opozycji solidarnościowym, a w trzecim jest apolitycznym konformistą. Na trzy skrajne możliwości. Otóż myślę, że Lem nic takiego by nie wymyślił. Nie wpadłoby mu do głowy, że wskutek przypadku ten sam człowiek może zasadniczo zmienić swoją postawę życiową. Owszem, mogą się jego losy rozmaicie potoczyć w wyniku przypadku, ale nie może się zmienić jego zasadnicza postawa życiowa, bo jego kultura, jego charakter tworzy pewien system. I też tak często tak o sobie sobie też myślę często. Właśnie o tym, jaką ogromną rolę w moim życiu odgrywał przypadek. Na przykład filozofem zostałem zupełnie przypadkowo. Zupełnie tak jak z tym, to znaczy o tym, jak zostałem filozofem, mógłbym opowiedzieć historię podobną do historii narodzin Cezarego Kózki. Tak? Mianowicie ja studiowałem matematykę i na czwartym roku, jak większość, jak na wszystkich kierunkach w owych czasach, trafiłem na kurs marksistwa-lenistwa. Ale tak się złożyło, że wykład miałem, znaczy, że zajęcia miałem z Mirosławem Zielskim, później bardzo znanym opozycjonistą. I on nas zaczął uczyć marksizmu od Abelarda. I mi się spodobało. I potem dowiedziałem się, że są studia filozoficzne dla studentów, tak zwane studia równoległe, dla zaawansowanych studentów innych kierunków. To był warunek przystąpienia do tych studiów. Właśnie zaliczenie iluś tam lat studiów i tego wstępnego kursu marksistwa-lenistwa. I ponieważ mnie Zielski zainteresował filozofią, postanowiłem sobie studiować te. Nie to, że chciałem zostać filozofem, tak, no bo ciekawe, to coś można posłuchać, tak, tu kończę studia matematyczne, a tak jeszcze, tak, w rodzaju tam przyprawy, tak, dodatkowej, to jeszcze trochę filozofii, tak? Przy czym do głowy by mi to nie przyszło, żeby studiować filozofię w czasach, kiedy filozofia była, no, intelektualnym ramieniem partii, tak? Gdyby nie to, że właśnie ten Mirosław Zielski był jakby żywym przykładem, że można
być filozofem w kraju komunistycznym, w późnim, w średnim Gierku, nie będąc marksistą i nie kryjąc się z tym, że się nie jest marksistą i głowy nie urywa. To był, że tak powiem, przykład, że można. Gdyby nie ten przykład, to mi do głowy nie przyszło, żeby leść do paszczy lwa. Na szczęście lew szybko stracił zęby. No, ale polarzłem, tak? No ja akurat... No, skończyłem studia. Dość długo studiowałem, dlatego że nie miałem specjalnego powodu, żeby szybko kończyć studia, bo pieniądze zarabiałem. I jakoś tak nie było powodu, żeby się spieszyć z kończeniem studiów. Powód się pojawił dopiero wtedy, jak się chciał żenić. Kolejna rola przypadku. I wtedy... no i wtedy, jak zacząłem szukać pracy, to właściwie bardziej szukałem pracy matematyka niż filozofa, ale akurat wolny etap na filozofię. I tam szereg jeszcze innych. Tam mógłbym długo opowiadać o tych różnych przypadkach, które doprowadziły do naszego dzisiejszego spotkania tutaj. No choćby to, że pracuję w Opolu, to jest przypadek. Mieszkam w Krakowie, skąd ja wziąłem się nagle w Opolu. Więc tam, więc dużo muszę mówić o różnych przypadkach. I oczywiście mogło być tak, że gdyby te przypadki się trochę inaczej potoczyły, to ja dzisiaj byłbym matematykiem, a nie filozofem. Ale na pewno nie mogłoby być tak, że mógłbym być w jednym scenariuszu komunistą, a w innym opozycjonistą. To znaczy, gdybym był matematykiem, to no może bym został profesorem też, a może nie. Ale myślę, że byłbym podobnym matematykiem, jak jestem filozofem. No, zajmowałbym się czymś innym, ale w podobny sposób. I być może opowiadałbym nie w królikaczce, tylko może gdzie indziej, też o prawdopodobieństwie, ale troszeczkę inaczej. Dziękuję. Na pewno Państwo macie jakieś pytania, także proszę śmiało. Mogę zacząć oczywiście. Nie, bo Pan mówił o tym, że o świadomym zmienianiu kultury, prawda? Mhm. Ale Lem jest przykładem, mi się wydaje, też świadomym i świadomej zmiany kultury, bo on na przykład mówił się w kulturze żydowskiej, a bardzo chciał, przynajmniej z tego czytam biografię kiedyś, to bardzo chciał być członkiem właśnie kultury polskiej, dlatego... Znaczy, w sensie, to ciężko mówić o polskiej, bo kultury są bardzo zasymilowane, blisko siebie, mhm. ale bardzo jakby chciał podkreślać swoją polskość, w szczególności w młodości. Mhm. Czyli jakby świadomie też wybrał swoją kulturę, nie na zasadzie taki jak Konrad, który po prostu, z którego splot wydarzeń gdzieś posłał, tylko to był jakby jego ale to też był splot wydarzeń, bo co prawda Lem pochodził, znaczy jego rodzina była pochodzenia żydowskiego, ale była zasymilowana, tak? Także to jest też pewien wybór. Zresztą ja też stałem być może, że miałem podobny wybór, chociaż może nie miałem takiego wyboru, bo ja też jestem pochodzenia żydowskiego. Ale moi rodzice mnie w ogóle nie wychowywali w kulturze żydowskiej, bo byli straszliwie przerażeni Holokaustem. W związku z tym ja się wychowywałem, to znaczy cała moja indoktrynacja kulturowa się odbyła nie w domu rodzinnym, tylko w szkole. Tak? W związku z tym dla mnie w ogóle nie było takiej alternatywy, czy kultura polska, czy żydowska. Czyli w jego wypadku też ten wybór był taki jakby gdzieś kierowany tym... No trudno powiedzieć, ale nie tak. Bo z tego co po prostu tam przeczytałem. Mhm. Tak się... mhm.
Takie tam... No, z tym, że Lem był przede wszystkim twórcą kultury na miarę światową. Jego interesowało... Znaczy właściwie trudno powiedzieć, co takiego w jego pisarstwie jest typowo polskiego, poza tym, że pisał po polsku. Tak? Bo raczej jego pisarstwo jest uniwersalistyczne. I nie tylko samo pisarstwo, ale również jego refleksje nad pisarstwem, czyli takie no, niesłychanie interesujące, opasłe dzieło Fantastyka i Futurologia, które właśnie mówi o jego credo takim twórcy. On nam się zżyma trochę na literaturę science fiction światową, za to, że ona jest płaska, czyli epatuje tylko jakimiś niezwykłymi pomysłami, tak, takimi fantastyką, tak, natomiast nie pełni funkcji kulturowej, którą według niego powinna być refleksja nad kulturą. Czyli on tam pisał mniej więcej coś takiego, że jeżeli pisarz przedstawi wizję jakiegoś społeczeństwa fantastycznego, jakiejś obcej rasy planetarnej albo wizję ziemskiego społeczeństwa, któremu coś tam się przytrafia, jakaś przygoda międzyplanetarna, w wyniku której się ona jakoś przekształca, to taka książka powinna przedstawiać pewną hipotezę na temat tego, co się z kulturą dzieje w takich przypadkach. Czyli nie przedstawiać samą tylko anegdotę, samą przygodę, tylko ma przedstawiać jakąś hipotezę na temat przekształceń tej kultury, hipotezę, która pozwoliłaby lepiej zrozumieć naturę ludzką. I to jest... I to nasze było jakby celem jego pisarstwa, bo on tę refleksję na temat pisarstwa w ogóle odnosił zawsze do siebie. I próbował się stosować do tego, co właśnie odkrywał na temat pisarstwa. I pisał właśnie o ludzkości w ogóle. Także jego pisarstwo było takie bardzo uniwersalistyczne. Może dlatego Filip Dick uważał, że Lem nie istnieje, tylko jest wymysłem polskich władz komunistycznych, które ma za zadanie właśnie kulturalną infiltrację Zachodu. No bo co to za nazwisko Lem? Czekaj, mam kolejne pytanie. Mam pytanie. Przedstawił pan profesor jakby dwa modele losu ludzkiego, prawda? Z jednej strony jest ten relatywny model od Kieślowskiego, gdzie jakieś te zewnętrzne przypadki mogą nas zupełnie ukształtować, a z drugiej jakieś takie, że mamy wewnątrz siebie jakąś taką właściwość, która pozwala nam być odpornym jakby na różne przypadki, że mamy jakiś taki rdzeń, który nas ustawia i dążymy ku czemuś, czy podążamy w jakimś kierunku konkretnym. A czy nie uważa pan, że jakby człowiek jest na tyle, znaczy ludzkość jest na tyle pluralistyczna, że obie są możliwe koncepcje, że część ludzi właśnie przez ten swój konformizm będzie właśnie taka bardzo relatywna w stosunku do rzeczywistości, a część właśnie wypracowuje w sobie jakiś taki system wartości, który jest fundamentem. To znaczy ja bym tego nie nazwał rdzeniem czy fundamentem, bo to chyba... Bo to chyba nie jest tak, że są jakieś takie kwestie, że są jakieś takie cechy człowieka, które są niezruszalne przez całe życie. Ale chodzi o to, że plastyczność jest ograniczona.
To znaczy, że nie może być zupełnej dowolności. Że człowiek się kształtuje no, jako pewien system, czyli to nie to, że na jakimś rdzeniu coś jest osadzone. Czyli ta wizja Lema to chyba nie byłaby taka wizja rdzenia, na którym coś się obudowuje, tylko raczej czegoś, co jakoś się tam rozwija, ale odkształcić się nie może tak zupełnie dowolnie. Tak? Tylko, że jest jakaś logika tego rozwoju, która no, może popchnąć trochę w tą stronę, trochę w tą, ale nie może tam zaburzyć zasadniczo. Następuje przebudowa, jeśli zasadniczo. Tak. No, czyli właśnie taka ewolucja, a nie rewolucja. No, to znaczy właśnie tutaj też się zaznacza takie ewolucyjne myślenie Lema. A czy takie myślenie nie może do postawy konserwatywnej prowadzić? Czy to nie jest konsekwencją takiego myślenia jak konserwatyzm? Znaczy... Ja nie wiem, czy konserwatyzm. Na przykład myślę, że Popper jest to dosyć bliski Lemowi pod różnymi względami. No, a Popper nie jest konserwatystą, tylko liberałem. Jak to idea piecemeal engineering, prawda? Jest właśnie tego typu trochę, tak? Czyli nie, też nie rewolucyjne, tylko drobnych zmian. Natomiast, ale wracając do tej kwestii rdzenia, to jak właśnie pan to ujął, to sobie pomyślałem, że tak obserwując swoje dzieci, a mamy szurkę, tak? One już są dorosłe, to ja dostrzegam u nich tą samą osobę od narodzin do dnia dzisiejszego. Tak? To znaczy, oczywiście trudno było przewidzieć, w którym kierunku które dziecko pójdzie. Na przykład jedna z moich córek na różnych etapach swojej kariery szkolnej pasjonowała się a to historią, a to biologią. W końcu studiowała matematykę, a teraz jest informatyczką. Ale każdy z moich dzieci, tak? czyli właśnie zmieniało się, różne rzeczy się zmieniają pod wpływem przypadku spotkania z interesującym nauczycielem. To jest też przypadek, jakich nauczycieli spotkali. Ale te przekształcenia trafiają na jakiś grunt, nie na próżnię. Czyli budują coś na czymś. W każdym razie, jeśli chodzi o charakter, to ten charakter się różnił, u dzieci w różnym wieku przejawiał i w związku w różnych okolicznościach życiowych rozmaicie, ale zawsze w tych zachowaniach ja dostrzegam te same cechy charakteru, które w nich obserwowałem w wieku 3 tygodni. Tak, ale czy nie jest tak, że pamiętam projekcję przypadku tutaj w Kine Studio i faktycznie oprócz absolutnego zafascynowania młodym Lindą i w ogóle to był taki wtedy film inny niż wszystkie, to miałam, pamiętam, takie przemyślenia, że to jest pewne uproszczenie, natomiast no to chyba jest wpisane trochę w film, że operujemy pewnym skrótem. Natomiast tak się zastanawiam z wiekiem, czy to nie jest tak, że jednak może nie rdzenie, ale mamy pewne predyspozycje, które mogą się ujawnić, jeżeli przypadkowo znajdziemy się na przykład w sytuacji jakiejś granicznej. I może te dzieci nasze, które znalazłyby się, no nie wiem, w jakiejś takiej sytuacji, przypadkowo w takiej sytuacji no jakichś szalonych wyborów, jednak ujawniłyby pewne cechy, których teraz nie mają. I to mogłyby być nie tylko zdolności jakieś, tylko... To oczywiście jest możliwe, to zresztą znamy z relacji właśnie z literatury obozowej, tak, na ten II wojny światowej, z czasów II wojny światowej. Znamy takie relacje, że ludzie zachowują się w sytuacjach granicznych w sposób nieprzewidywalny. Znaczy wtedy, kiedy są poddani właśnie takiej skrajnej presji. I wtedy to dziedzictwo kulturowe jednak nie wystarcza, żeby... Ten odporność na ale właśnie to słowo praktyczność tutaj jest
myślę, że oddaje istotę sprawy, że materiały plastyczne są plastyczne znaczy zachowują się plastycznie, dopóki siła nie przekroczy tam jakiejś wielkości, tak? Jak siła jest za duża, to się łamią, tak? Chociaż nawet są plastyczne. Myślę, że człowiek też jest właśnie w takim sensie plastycznym, tak w pewnej granicy. Czy ja bym jeszcze przez moment wrócił do powrotu z gwiazd. On ma przyjaciela Olafa i Olaf dla mnie byłby pierwszym wypadnięciem. Drugim byłby ten moment, kiedy on próbuje się zabić jadąc jakimś takim, nie wiem, różowym Cadillaciem czy czymś różnie potwornym i demontuje taką skrzynkę, która umożliwia spowodowanie wypadku. I trzecie, to mam... Ja dawno czytałem to bardzo dawno, więc nie wiem, czy tu projekcja ta pamięci jest dobra. Wydaje mi się, że ta niewiasta, z którą on był, miała jakiegoś przyjaciela, który był taki totalnie, czy grupek, o której opowiadała, która była taka totalnie zbertyzowana. O, tak to się chyba nazywało. Nie, więc nie wiem, czy przez całą książkę wręcz nie przechodzą takie całe nurty. Tak. Bo on w samej końcówce walczy. Walczy o siebie. Skoczę, nie skoczę. Trafię na ten stropień. Pierwszy raz to czytałem jeszcze tak koło podstawówki, więc to zupełnie inaczej odbierałem. A dopiero... Bo to był ten pierwszy moment. Ten początek książki był najważniejszy. Dopiero tak gdzieś w okresie studiów końcówka książki stała się zdecydowanie ciekawsza. Tak czy siak było to strasznie dawno, Kuba. A ja mam sklepał. Także nie wiem, te trzy wątki, myślę, a propos tych trzech skoków na pewno. No ale... Znaczy pan sugeruje, że tutaj były jakieś takie zwroty sytuacji takie skrajne, tak? No są to dość skrajne. Olaf jest twardym facetem, który od początku wylądowania wie, co będzie robił, czego chce od bazy i wypadł panowie ode mnie, szuka naukowców, z którymi dalej, bo on już nie widzi kontaktu z światem, który zastał po powrocie. Nie, to jest jeden jego wybór. Drugi to jest ten wybór, o który się otarł, czyli ci wszyscy przyjaciele, kochankowie, Bóg wie co tam jeszcze, te jego towarzyszki. Ten wybór odrzucę. Miota się w tym aucie. No bo... Ale za każdym razem, jak gdyby przesuwając tę odpowiedź, to mamy trzy wybory. Co byłoby z nim, chociaż wybór jego, jak gdyby następuje już na końcu książki. Tak, na końcu. Ale no, jest wsiada w to auto i jedzie, bo musi być wybór, nie? Ale chodzi mi o to, że pojawiają się trzy wątki, które... No, tak, ale to jest troszkę, to znaczy to jest troszkę co innego, bo Kieślowski pokazuje tutaj taką sytuację zupełnie równorzędnych wyborów, znaczy może nie wyborów, tylko scenariuszy zależnych od zewnętrznych przypadków. Tak? I zupełnie różnych scenariuszy, a nie zmaganie się bohatera z wyborem. Tak? I nie postawienia sobie pytania, jakiego wyboru bohater dokonałby ze względu na to, że ma taką a taką sylwetkę. Bo oczywiście my
zastanawiamy się nad wyborami. Często. Tak. Ale z tych wyborów jednak się układa jakaś konsekwentna historia na ogół. Na ogół, jeśli człowiek jest dojrzały. Chyba, że się jest posłem do samego siebie. No, ale nie, tak, to znaczy, znaczy chodzi o to, że Kieślowski nie opowiada o takiej sytuacji, w której powiedzmy główny bohater jest postawiony przed wyborem. Wstępujesz do partii, czy wstępujesz do Solidarności. Tak? To pokazuje bohatera, który idzie za tym, jak go prowadzą spotkanie przez niego ludzie. A nie, ten bohater nie przeżywa dylematu moralnego, który by mu kazał dokonać jakiegoś wyboru. Znaczy, który by wybierz albo to, albo to. I jakoś tak to jest. Także to jest inna wizja przypadku. Także, znaczy ja nie chcę tutaj, tak jak pani tutaj, jakby tak doczułem pani wypowiedzi, jak ja bym tutaj Kieślowskiego troszkę pomniejszył. Nie, po prostu jest, pewnie można sobie pewne rzeczy dopowiedzieć, bo w pewnym sensie, chociaż jakby wszystko to nie pokazuje, no ci, możemy pomyśleć, że ci ludzie, których spotykamy, to też ta nasza kultura. Wyrażamy i ten bohater poniekąd, może to jest pewien błąd, że tych dylematów nie widać, ale jest inaczej ukształtowany. Nie tylko, że spotyka kogoś, tylko że. Ale na pewno tak. Znaczy na pewno gdybym mnie spotkał, albo gdybym spotkał troszkę innych ludzi, to na pewno moja habilitacja na przykład byłaby inna niż była. Tak? Ona moją habilitację tam pewnie będzie bardzo. Ale to nie jest czysty przypadek, dlatego że ja spotkałem tych ludzi, bo ja ich szukałem. Coś w tym jest chyba tak, także jesteśmy to nie tak, że wskoczyłem do pociągu i akurat tam siedział jakiś. Nie. Ja pojechałem do takie miejsce, w którym miałem szansę spotkać. Może nie tego akurat faceta, może kogoś innego, ale równie ciekawego. Rozważenie na temat losu tutaj. A ja chciałem wrócić. Chyba Pan będzie jakieś pytanie, na końcu. Wrócić na chwilę do tego motywu przypadku i statystyki. Ja tam się na Lemie nie znam, ale czytałem opowiadanie potem śledztwo. Tam w tym pewnym śledztwo jest ten motyw, że trupy wstają z trumien. No i wszyscy myślą, że to znaczy wstanie może, tak? Taka myśl gdzieś tam się przewija w tle i pewien statystyk, właśnie statystyk, nie biolog, nie chemik, nie fizyk, statystyk pokazuje, że to ma związek z rozkładem zachorowań na raka w tym i że to być może jakiś tam, prawda, czynnik rakotwórczy zmienia swój charakter i ożywia trupy po zgonie. I tam jest taki wątek się pojawia. Ponieważ ten główny śledczy nie może tego przyjąć jako hipotezę, on szuka sprawcy, kto to robi. I jego szef mówi w pewnym momencie coś takiego, że co by to było, gdyby na przykład ktoś wpadł na pomysł, że być może w Judei 1960 lat temu, no to wtedy był taki była data, że nastąpiła też takie przypadkowe zjawisko, że zaczęły ciała wstawać z grobu, prawda? Co by to było, gdyby coś takiego komuś przyszło do głowy? A pytanie, czy taka prowokacja, czy to rzeczywiście, bo mówimy, że odrzucamy tę możliwość, powiedzmy, albo uznajemy za mało rozsądną możliwość, że wszystko dzieje się według projektu, który tak powstał w jakiejś głowie takiej osoby, powiedzmy. I na miejsce tego jakby przyjmujemy taką wizję ewolucjonistyczną. Ja mam pytanie, w związku z tą względną niezmiennością natury ludzkiej czy kultury ludzkiej, ja mam pytanie, czy nasza kultura jest w stanie taką myśl wytrzymać. Bo nasza kultura jednak powstawała, przez wiele setek lat ewoluowała wokół tej myśli, że jednak to wszystko ma jakiś jednoznaczny sens. I pytanie, czy ona wytrzyma
wytrzyma tego rodzaju gwałtowną zmianę perspektywy. Bo to się pojawia też w różnych wątkach, no ale czy on to wytrzyma? Nasza kultura jest na coś takiego narażona, dlatego że przecież sam Lem w swoich utworach, chociaż jest zdeklarowanym ateistą, to jednak wyraźnie poszukuje sensu. No właśnie. Tak? I idea Boga się pojawia u niego w różnych postaciach, prawda? W takich właśnie postaciach sceptycznych bardzo, formach, ale się ciągle pojawia. I to jest chyba pytanie, które no, rzeczywiście jakoś ożywia naszą kulturę. Tak, ciągle wraca. Tak, więc nie wiem, czy coś takiego nam w ogóle grozi. Tak, takie... no, takie... rozpowszechnienie w kulturze idei, że ona nie ma żadnego sensu. Tak? No w takiego sensu, bo jednak tak pomyślmy, to jednak bardzo długo ta myśl, że ktoś to wszystko stworzył, tym zarządza, że to jest jakaś historia, powiedzmy, przez kogoś wymyślona, powiedziana, że to bardzo długo ta myśl w naszej kulturze być może ją ukształtowała. To jest ten spór o to, czy na przykład wpisać do Konstytucji Europejskiej, już teraz to nie ma o tym mowy, ale no, był ten spór, czy wartości chrześcijańskie. No, to nie ma wątpliwości, że ta kultura, którą my dzisiaj mamy, to, no, ona się zrodziła z tych wartości, ale czy to wpisywać, prawda? Czy ona przetrwa, gdyby je usunąć całkiem, prawda? No nie wiadomo, czy to są te wartości chrześcijańskie, nie wiadomo, czy nasza kultura się zrodziła z wartości chrześcijańskich. Bo na temat właśnie tego projektu wpisania do Konstytucji wartości chrześcijańskich, to ja sobie myślę zaraz coś takiego, że główny, że tak powiem, myśliciel chrześcijański, Tomasz z Akwinu, zerżnął większość rzeczy z Arystotelesa w komentarzach arabskich i żydowskich. No więc, czyli są te wartości chrześcijańskie, coś tu powstało na kulturze pogańskiej, żydowskiej i arabskiej. Tak powinno być w Konstytucji. No, ostatnio, nie wiem, jeśli mogę jeszcze, jakiegoś takiego fizia dostałem, że zacząłem czytać epos Gilgameszu. I myślałem, że spotkam się z czymś zupełnie obcym, no to jednak 28 wieków temu, no, być może wcześniej napisano, prawda, tam Sumer, to w ogóle nawet nie wiemy, kim oni byli, ci Sumerowie. I przeczytałem to, jak to po prostu jest literatura współczesna. Właściwie żadnej zmiany nie ma. Psychologia ludzka jest identyczna. Właściwie no jakby od tych 30 stuleci nic się nie zmieniło. I ta kultura ciągle się odtwarza taka sama. No a jeszcze jedno pytanie. Bo teraz, czy pan profesor nie ostrzega czegoś takiego, że... Bo na przykład taka refleksja nad cywilizacją czy kulturą była dość powszechna na początku XX wieku, w pierwszej części. No, w Polsce różnie się zajmowali, prawda, gdzieś tam socjologowie, słynny Koneczny jest, ten słynny myśliciel polski, prawda, zajmował się właśnie kulturami, cywilizacjami, ich związkami wzajemnymi. A współcześnie, jak czyta się refleksję taką właśnie nad kulturą, to często filozoficzną, mam wrażenie, często sprowadza się do tego, co by tu zmienić, albo jakby to zaprojektować, jakie normy by przyjąć, jaki system społeczny byłby najlepszy. Tutaj od takiego namysłu nad kulturą przechodzimy do takie myślenia, takiej inżynierii kulturowej. Czego to jest z kolei objaw? Przepraszam bardzo, tak wysoko siedzę właśnie, to jest niebezpieczeństwo, co dużo mówię. Może objaw poczucia takiego, że żyjemy w czasach, takich, których perspektywa jest bardzo niejasna. To
znaczy dotychczasowe idee wydają się już być zupełnie zużyte. Tak? No tak, do niedawna żeśmy wierzyli, że jak przezwyciężymy komunizm, to już wstąpimy do raju. Tak? Teraz się okazuje, że kapitalizm... To piekło. Tak, może nie piekło, ale okazuje się, że kapitalizm nie prowadzi po prostu do bogactwa, tylko prowadzi do wielkich nierówności społecznych, do wykluczenia bardzo wielkich grup ludzi. Może nie kapitalizm jako sam, jako taki, ale jakoś poszedł w tym kierunku. Do tego, że na ileś tam transakcji ropą naftową, że 20, na jedną autentyczną transakcję ropą naftową przypada 20 spekulacji, znaczy 20 zakupów terminowych. Że ceny na przykład się oderwały zupełnie od wartości pracy i wartości materialnej i są odzwierciedleniem gry już nie podaży i popytu, tylko czystej spekulacji. Jest jeszcze gorzej, 3/4 zakupów i sprzedaży to jest już nie tylko spekulacja, ale to są tak zwane high frequency trading, czyli komputery dokonujące 6 transakcji w ciągu sekundy. To jest 3/4 rynku w ogóle, na przykład na Dow Jonesie. Są takie wahania często. A o tym Lem też pisał, o takiej możliwości, gdyby te komputery uzyskały na przykład świadomość albo... Właśnie tu się pojawia też ciekawy problem chyba, który Lem poruszał, wpływu techniki na kulturę, technologii. Czy jakiś wyniku badań naukowych, prawda? Czy ta kultura, która się nie zmieniała przez tysiąclecia, teraz się nagle nie zmieni? Faktycznie nastąpi ta zmiana, bo weszła w związek małżeński właśnie z technologią, z którym wcześniej może flirtowała delikatnie czasami w projektach Leonardo da Vinci, ale teraz mam już faktyczne małżeństwo. Dzieci mogą być dziwne. Takiego no i co się stanie z duszą, jeśli można było zatrudnienie? To jest mema pytanie, nie boję. No tak. No to jest ten przyczynek technologii i możliwości dzisiaj. Tak, że państwa narodowe są przeżytki. Z jednej strony przeżytki, z drugiej strony nie potrafimy sobie wyobrazić innej organizacji. Instytucje państwowe tracą władzę, prawda, na rzecz instytucji globalnych. Tak, ale ta myśl, że są przeżytkiem, to już od połowy XIX wieku, prawda, panuje, a to nic się nie stało z tym na razie. No tak, tylko że teraz nie wiadomo co dalej. Teraz ten kryzys grecki stawia dramatycznie pytanie, co z tym zrobić. Dawniej nie byłoby problemu, bo dawniej niechby sobie Grecy radzili sami i koniec. Tak? A teraz jest problem. Dawniej to narozrabiali, to niech cierpią, tak? Teraz to już sprawa nie jest taka prosta. Czy weźmy system edukacji, prawda? Za moich czasów maturę zdawało 10% młodzieży, a teraz połowa młodzieży studiuje, tak? No i teraz, ponieważ ja byłem wykształcony w czasach, kiedy 10% młodzieży zdawało maturę, no to daje im dużo dwójek, tak? No bo jakoś... No. Się wydaje, że ta młodzież, która studiuje, jakoś powinna być bardziej rozgarnięta. A skąd ma być, jak jest w tym połowa, tak? No i także też na przykład instytucja uniwersytetu, prawda? To się w ciągu kilkudziesięciu lat się zmieniła i nie wiemy, co dalej. A metod nie opracowaliśmy dydaktycznych, co teraz zrobić? No właśnie, albo te, no, czy choćby właśnie problem techniki, tak jak pan mówi. Pytanie jest, jaką rolę odgrywa nauczyciel w dobie internetu? Kiedy
kiedy uczniowie nie potrzebują nauczyciela do zdobywania wiedzy. Wiedzę zdobywają w internecie. Więc nauczyciel musi się przekształcić w trenera. I teraz pytanie, kto ma nauczycieli zrobić trenerów? No, jak nad tym się zastanawiam, to wychodzi na to, że to powinni zrobić tacy ludzie jak ja, ale ja nie mam pojęcia, jak kształcić nauczycieli. Tak? No i wygląda na to, że w edukacji będziemy mieli zapaść jakąś kilkudziesięcioletnią, bo nikt nie, bo skąd wziąć pomysł na to, jak teraz zmienić system edukacji. Czy na przykład niedawno przeczytałem o tym, że młodzież w Polsce czerpie wiedzę z seksu głównie przede wszystkim z internetu. Tak? No jeżeli z internetu, to znaczy głównie ze stron pornograficznych. No, czyli mają zupełnie wypaczone pojęcie na temat seksu. To, co jest prawda, jakimś odpryskiem kultury, czy jakimś tam zaułkiem, im się wydaje nurtem głównym. Tak? No i teraz, jak taka młodzież będzie tworzyć szczęśliwe związki, a jak nie ma tworzyć szczęśliwych związków, to jak może być szczęśliwe? Tak? Można być szczęśliwym bez związku. A może przyszłością edukacji w Wrocławiu są takie spotkania jak tutaj, spontaniczne właśnie. Może czas na coś takiego się otworzyć? Nie. Zapędzać jak do kołchozów, do tych uniwersytetów i dawać im te dyplomy, prawda, które tam im tylko po prostu ludzie muszą sami szukać. Bo jednak z drugiej strony informacja, powiedzmy, jest informacji dużo. Ona jest tak pokawałkowana, że wręcz się prosi o filozofa, który by to wszystko jakoś ujednolicił. No, a z drugiej strony to teraz bardzo trudne. Tego zbytnie za dużo, może nas przerosła kultura. No, tak wracając do tezy pana profesora, bo to jest coaching, tutoring, prawda? Myślę, że jednak ci naukowcy mogliby się tym zajmować, tylko no nie przy tej ilości, że ta właśnie ilość jest niewspółmierna do ich możliwości czasowych. No tak, no to może, jeżeli trzeba wykształcić 50% młodzieży, to skąd wziąć tylu wysoko wykwalifikowanych nauczycieli? No to na pewno chodzi o pieniądze tutaj, no, bo oni mogliby kaskadowo kształcić, prawda? Tak. Czyli nie przekazywać tą wiedzę, tylko no ktoś musi za to zapłacić. Skoro tutaj padło pani edukację, to no, takie pytanie skieruję do pana profesora. Paweł Szkotak z Biura Podróży Teatru Poznańskiego wyreżyserował spektakl właśnie na podstawie kongresu Lemowskiego. No i tam postaci wyboru nie mają. Okazuje się, że są, że działają bezwiednie i już przypadek jest inny w ich przypadku. Właściwie go brakuje, bo tutaj ograniczony jest wybór. Taka infrastruktura mentalna, która tworzy się w człowieku, tworzy się właśnie na podstawie chociażby edukacji, czy tego, w jakim środowisku się wychowujemy. Pan profesor wspomniał o swoich dzieciach. Ja się zastanawiam, jaka byłaby rola ich w przypadku, ich życia, gdyby jednak ta ścieżka i sterowanie ich intelektu, zapewne przez pana profesora, było inne, gdyby znalazły się w innych okolicznościach. Pewnie te przypadki też byłyby inne i czy byłyby wówczas przypadkami tak naprawdę, na ile te przypadki są ograniczone w związku. Ja to nazywam tak robocza infrastrukturą mentalną właśnie, z której się składamy, w ramach której jesteśmy skonstruowani jednak w jakiś sposób. Znaczy ja myślę, że są ograniczone, dlatego że tak jak mówię, z jednej strony spotykamy różnych ludzi przypadkowo, ale też ten przypadek nie jest tak całkiem przypadkowy, dlatego że spotykamy ich tam, gdzie ich szukamy. Nie chodzimy, nie rzucamy monetą w którą stronę, tak? Tylko idziemy tu albo tam. Tak? Albo chodzimy do opery, albo do supermarketu. Tak? Wybieramy miejsca,
po których chodzimy, w tych miejscach możemy spotkać, mamy większe szanse na to, żeby spotkać ludzi określonego typu. Teraz powiedzmy spotkanie ludzi takich, których szukamy, czy takich, których nam podpowiadają, bardzo ułatwia internet. To jakby nie jesteśmy zdani na... Nie jest, internet znosi ograniczenia geograficzne. Także myślę, że może te przypadki są jakoś ograniczone. W pewnych ramach te przypadki działają. Gaza wszystko. Macie Państwo jakieś pytania jeszcze? W takim razie zakończymy. Ja myśmy się spotkali przypadkowo, no ale... Tak, w tym składzie tutaj, no ale Państwo tu przyszli tutaj, a nie... Tak, ale czy wszyscy faktycznie, czy faktycznie wszyscy dokonują tych wyborów w tym pędzie takim? Czy nie jest tak, że przez część życia przechodzimy, no fakt, że w hipermarkecie też możemy spotkać różnych ludzi i też dokonujemy tych wyborów, natomiast chyba trochę tak jest, że teraz właśnie za mało tych wyborów, za mało mamy czasu, żeby nad tym wyborem się pochylić i zastanowić. Czasu mamy bardzo dużo, prawda? Bo to my decydujemy, na co ten czas przeznaczamy. Tak? No, większość ludzi ogląda przez kilka godzin dziennie telewizję, prawda? To jest wybór. Oni nie mają czasu tu przyjść, oglądają telewizję. Oni się nie zastanawiają na przykład nad wyborem partnera życiowego, bo nie jest takie ważne, z kim się ogląda telewizję. Nie będzie tu. Zasugerujemy teraz może, że kolejnym, skoro Państwo jesteście, to kolejnym krokiem jest wrzucenie telewizora przez okno, w powrocie. Ktoś odbiera te fotokultury. Chyba, że tak. No, ale to tak się zawsze tu mówi. Mam telewizor po to, żeby te fotokultury oglądać.